Zaczynamy z powrotem mój program, Jan Tomaszewski, dzień dobry Państwu. Program, w którym artyści będą mówili o sobie. On kiedyś był, teraz się z powrotem rozpoczyna i rozpoczynam tutaj z moim kolegą młodszym z Akademii Sztuk Pięknych z Warszawy, niejaki pan Sokół, Leszek Sokół. Dzień dobry Tobie serdecznie. Dzień dobry. Jesteś nietypowym malarzem, ponieważ nie robisz żadnych eksperymentów typu wkładanie flagi w kupę psią, ani nie robisz innych historii, tylko rzeczywiście masz warsztat, malujesz warsztat, proszę Państwa, to znaczy to, nie pędzel, nie ołówek, ale umiejętność, czyli umiejętność technologia malarstwa. Technologia malarstwa to kiedyś był taki przedmiot na akademiach i w szkołach malarstwa i w szkołach plastycznych. Teraz nie wiem, czy jest, ale to zaraz nam Leszek wszystko opowie, ponieważ jest szczeniakiem, ma dopiero 60 lat, a ja mam już 67. Powiedziałem, że jesteś... prawie wszystko. Możemy kończyć. Otóż zaczynamy. Leszek, więc tak. Zaczynamy od początku. Akademia Sztuk najpierw... Najpierw zacząłbym od liceum, bo jednak to było bardzo ważne. Liceum plastyczne w Warszawie, jeszcze wtedy mieszczące się w Łazienkach. Cudowny czas, dlatego że to, że przebywało się właściwie cały czas na wagarach, w tym sensie, że no, wokół drzew... Uczniowie, proszę nie słuchać. Tak, proszę nie słuchać. No więc nie przebywałeś na wagarach cały czas. Nie przebywałem na wagarach, ale plenery były dosłownie za oknem. I potem Akademia, Wydział Architektury Wnętrz. Też wspaniały czas, no bo wiadomo, wtedy, kiedy człowiek jest młody, czas jest wspaniały. I cóż, no a potem właściwie mogę powiedzieć, że od 30 paru lat zajmuję się malarstwem. Nigdy nie pracowałem w zawodzie. No bo to były czasy takie, wiesz, tak, kiedy się meblościankę kupowało, Emilii Plater, no i było gotowe. I za bardzo tak można było cokolwiek tam komukolwiek projektować. Sami sobie ludzie coś projektowali z tego, co można było dostać. No i tak. O. No i tyle dwa badyle, ale tak. Chodzi o co innego, że o to, co na samym początku powiedziałem, że w tej chwili jakiś krytyk powiedział, że sztuka w tej chwili doszła już do końca, że już nic nie ma więcej do powiedzenia. Natomiast pewna znana aktorka powiedziała, że nie sztuka doszła do końca, tylko krytycy już skończyli im się intelektualny rozwój w umyśle. Ponieważ myślę, że sztuka nigdy się nie skończy, bo była parę tysięcy lat i jest. I najlepszym dowodem jest ten obraz, który mamy tutaj za sobą, gdzie ty rzeczywiście tutaj pokazujesz majstersztyk, technikę malarską i to wszystko. Gdzie to się właśnie, powiedz teraz młodzieży, gdzie to się wszystkiego nauczyłeś? Najpierw powiem, jak się ten obraz nazywa, bo to jest nie bez znaczenia. No już nie będę ci przerywał, bo znowu tak. Tego. Dobra, i jedź ty. No. Ten obraz nazywa się Owocne spotkanie. Także jest to też trochę takie nawiązanie do naszego spotkania, mam nadzieję. Tak. Wiesz, warsztatu jako takiego, no, bardziej nauczyłem się w liceum, gdzie było bardzo dużo lekcji malarstwa i dużo, dużo szkicowania, dużo szybkich szkiców, takich pięciominutowych. To naprawdę dużo dało, bo na samych studiach, no, jako że ja studiowałem architekturę wnętrz, więc tego malarstwa było w ograniczonej ilości, a już jak gdyby potem poszedłem własną drogą, absolutnie własną drogą. Najpierw zaczynałem od malowania martwych natur. Byłem zafascynowany malarstwem holenderskim XVII wieku. I można powiedzieć, że no, tutaj byłem samoukiem. Dużo czytałem na ten temat, dużo czytałem o laserunkach, o technice, o warsztacie właśnie. A kto tam was uczył
technik malarskich, jeśli pamiętasz. Wiesz, ja tego nie pamiętam właśnie, bo nawet rozmawialiśmy przed programem i jakoś nie umiem sobie tego przypomnieć. Ale był taki przedmiot. No, wiele było dużo ciekawych przedmiotów, była, ale to już było też na studiach, to też było znaczące, na przykład psychofizjologia widzenia. Tak to ja to miałem. Miałeś to? Tak, miałem oczywiście. Bardzo ciekawa rzecz, bo to bardzo było ciekawa, nauka o kolorach. Która bardzo żałuję, że w tej chwili tego nie ma. No właśnie nie ma. I nie ma i w przestrzeni publicznej też nie ma. Nie ma, a o tyle to było ciekawe, że bardzo rozwijało wyobraźnię. Na przykład trzeba było przedstawić kolorem smak, prawda? Słony, słodki, to nie jest takie łatwe. To miało to znaczenie na przykład do projektowania na przykład opakowań na wydziałach reklam. Reklam, tak. I tego, co w tej chwili no niektóre firmy reklamowe, które w ogóle powstają i nie wiedzą w ogóle o co chodzi. Tak samo jak w przestrzeni publicznej powstają przedziwne budynki. No tak, tak. Które, no, jakieś potwory, gargamele. Tak. I to no, ale to wszystko jest degustibus, tak. Prawda? Możemy dyskutować o tym. Ale wracając no, przepraszam cię bardzo, może nie za bardzo, dlatego że tak samo nie można dyskutować, przecież ktoś nie potrafi czytać, ponieważ nie zna alfabetu, tak samo jest, jeśli chodzi o malarstwo i kompozycję. Jeśli nie zna zasad kompozycji no tak. I malarstwa, no to nie może się, nie możesz tego robić. Tak, no nie można, bo oczywiście. Nie ma czegoś takiego, samouki, no to się rzadko zdarza. Nikifor na przykład, ale to jest bardzo, bardzo rzadka historia. Dobrze, znowu ci przerwałem. Przepraszam, ale jak będziesz tego, to pluj na mnie czy krzycz. Nie, absolutnie. Okay. Chodziło mi o to, zaczynałem mówić o tej martwej naturze, dlatego że to też jak gdyby pogłębiło mój warsztat. Bo niby temat jest taki, no cóż, martwa natura, ale to jest bardzo ciekawa rzecz. Tam można pokazać i klimat poprzez przedmioty, jakieś owoce, najczęściej zresztą śmieszne i bardziej, im większy bałagan, tym piękniej, prawda? Ale głównie chodziło właśnie o warsztat, ale równolegle w pewnym momencie zacząłem malować, no jak powiem, że swoje obrazy, no, zacząłem malować coś, co, no, gdyby mi ktoś spytał, a dlaczego to, no to się nie da odpowiedzieć, prawda? Bo dlaczego ktoś napisał taką melodię, a akurat innej nie skomponował. Chodzi mi o klimat, chodzi mi o przekazanie jakiegoś klimatu, jakiegoś nastroju. I stąd te takie tematy, a nie inne w moich pracach. Określić jako surrealistę. Jako może taki, no ktoś to powiedział, realista, realizm metafizyczny. Czyli no jednak jest tutaj fabuła w pewnym sensie realistyczna, chociaż nie zawsze, bo nie fruwamy. Chociaż najpiękniejszy sen, jaki miałem tak na marginesie, to kiedy frunąłem. To jest coś pięknego. Nie wiem, czy ci się śniło coś takiego, ale jeśli cię życzę ci, żeby się przydarzyło. No ja się zakopywałem w ziemię. A, to w drugą stronę. Tak. I chodzi głównie o klimat. Chodzi głównie o klimat, o nastrój, o złapanie jakiegoś takiego momentu, w którym ktoś powie, kurczę, chciałbym tam być. Ja często malując jakiś obraz, tylko proszę mnie nie zrozumieć, że coś jest ze mną nie tak, wczuwam się jak gdyby w ten kraj, w ten temat, jak gdyby wchodzę w ten obraz. To są moje postacie, ja je stworzyłem, jestem stwórcą w pewnym sensie, prawda? Twórcą i stwórcą. I ja to w tym sensie czuję, że się z tym identyfikuję. To znaczy, chciałbym coś takiego przeżyć w rzeczywistości, choć wiadomo, jest to niemożliwe. No a to też powiedziałeś, że żeby proszę mnie nie wziąć, że ze mną coś jest nie tak. Otóż
z tobą jest wszystko okej, tylko z większością narodu jest coś nie tak. Dlatego, że ja sobie pozwoliłem tak podzielić, że jakaś jest taka piramida i na najwyższych półkach tej piramidy są właśnie ludzie tacy jak ty, artyści. Bo oni tworzą, pchają ten cały świat do przodu. Może się temu komuś to i ludziom może się to podobać czy nie podobać, ale taka jest prawda. Twórcy pchają świat do przodu. Natomiast reszta to jest tam idzie za nimi. Jacyś biznesmeni i tak dalej. Tak. Oni są tylko po to, żeby później umrzeć i się przerobić w proch i użyźnić ziemię. Nic po sobie nie zostawiają, najczęściej smród, brud albo jakieś zanieczyszczenia. Natomiast po twórcach, nawet tych najstarszych, nawet sprzed paru tysięcy lat, zostają rzeźby. No zostają tak. Malarstwo nawet w grotach. No tak. Prawda? To, oczywiście. I to jest ważne. I malarze, i rzeźbiarze, i poeci, aktorzy, oni coś zostawiają w sobie. I, no naturalnie. I oni dają ten impuls naukowcom, którzy również są artystami. Wiesz, jakby dla mnie tak. Tak. Wiesz, w moim malarstwie nie ma takiej publicystyki, w sensie nie przekazuję jakichś złotych myśli, czy nie zajmuję się tym, co jest teraz, co nas otacza, co się dzieje, prawda? Czy no w ogóle w życiu codziennym, czy w polityce, czy w kraju, no obojętnie gdzie. To jest jak gdyby w oderwaniu od tego wszystkiego. Obraz wiemy, że zawiśnie u kogoś. Czy ty żyjesz swoim życiem? Tak, żyjesz swoim jak gdyby światem, no naturalnie w czasie, kiedy jestem w pracowni, prawda? Chociaż czasami pomysł wpada... Internowałeś się. W pewnym sensie tak, tak, na własne życzenie. Na własne życzenie się internowałem. Kurczę, minął stan wojenny, a ty jednak ja jestem nadal tak, uwięziony, ale wiesz, pozytywnie, że się tak wyrażę. W pozytywnych myślach i odczuciach. Bo czasami jest tak, ja mówię, że zamknięty jestem w pracowni, co jest też, no sam malujesz, wiesz jak to jest, kiedy siedzi się samemu, tysiące myśli kłębi się, prawda? Kiedyś taki film oglądałem o kierowcach autobusów, słuchaj, w Paryżu. I oni często mają jakieś problemy psychologiczne przez to, że właśnie przez wiele, wiele godzin, jeżdżąc w kółko cały czas w tą samą trasę, przeanalizują swoje jak gdyby problemy i tak dalej, które czasami urastają do jakichś gigantycznych problemów, których na przykład nie potrafią rozwiązać. A nasi kierowcy, myślisz, że... A nasi, no może więcej się może dzieje na mieście, wiesz. Na przykład udało się w Warszawie zrobić coś, co jest chyba na świecie się nikomu nie udało zrobić. To mianowicie, znaczy... tłoki, potworne tłoki. No tak, To jest jakieś urozmaicenie dla kierowców autobusów. No to na pewno. Udało się jakiś, za przeproszeniem, podobno menel papierosem spalił most żelbetonowy. No to jest w ogóle mistrzostwo świata. No to jest chyba lepsze niż twoje pomysły, bo tego nikt by jeszcze nie wykombinował. Tak. Ale wiesz, znaczy tutaj nie wiem, dlaczego już teraz zapomniałem, dlaczego mówiłem o tym kierowcy autobusa. A właśnie, że jesteś podobny do kierowcy autobusu, tak, że jestem, ma te przemyślenia. Tak. Siedząc samemu, dużo słucham muzyki, kiedy maluję i to wiesz, to też mnie nastraja. A bardzo różnej, powiem ci, nie uwierzysz, ale słucham nawet hip-hopu. O rany boskie. Czasami zdarza się. Ale młody jesteś. Tak, no bo ja jestem młody właśnie. I słuchaj, zależnie od tego, czy potrzebuję kopa, czy potrzebuję wyciszenia, także... A książki pomagają ci? Książki, wiesz, czasami pomagają, a czasami mnie męczą, jak gdyby, bo to jest coś takiego, że jedni lubią horrory, a ja na przykład, jeśli chodzi o filmy, a na przykład ja wolę romantyczne komedie, te najlepiej dziejące się, wiesz, na dwa dni przed Bożym Narodzeniem. No wtedy jest nastrój wspaniały. A ty wiesz, a propos czytania książek, co powiedział świętej pamięci już starowiejski, byk starowiejski Franciszek? Ja z nim miałem wywiad, no, taką... To jest pewnego rodzaju jego była kokieteria, mi się wydaje. Mianowicie on powiedział, że on dzieli ludzi na inteligentnych
i tych, co czytają książki. Aha, o, to w ten sposób. Aha, tak. Na inteligencji czytających książki. Tak, bo człowiek czytający książki nie może być inteligentny, bo musi, musi podpierać się czyjąś myślą, rozumiem. A on nie potrzebuje, no, bo ma, ty taką ma burzę myśli. To co ty mówisz właśnie, dlatego ja do tego nawiązuję, bo ty sam sobie tam kombinujesz, myślisz i tworzysz. No, on zupełnie inaczej to robił, ale tak, okay. No wiadomo, każdy inaczej. Każdy ma inny test charakterystyczny. A teraz poczekaj, bo tutaj musimy jeszcze tak coś powiedzieć widzom. Gdzie można zobaczyć twoje obrazy? Kiedy można zobaczyć twoje obrazy? Czy masz jakąś stronę internetową? Pewno nie masz. Mam. O! Tak, mam, ale ona jest zbudowana w Stanach, bo ja trochę wystawiam w kilku galeriach w Stanach Zjednoczonych. O. Tam mam swoją, jak gdyby taką, no nie wiem jak to nazwać, marszantkę. O. To może ją pozdrowisz. Pozdrawiam cię, Anno, serdecznie. O. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Tak. Słuchaj, a w wernisaże, wystawy, gdzie będą jakieś najbliższe? Wiesz, ja dosyć mało mam wystaw, dlatego że, no głupio to powiedzieć, jednak moje prace się sprzedają i ciągle jak gdyby, żeby znaleźć 30 obrazów, bo tyle mniej więcej trzeba mieć na wystawę, to jest dla mnie czasami problem. Najbliższą wystawą, jaka będzie, to będzie w grudniu w Kazimierzu. Nad Wisłą, tak. U państwa, nie wiem czy można zareklamować, oczywiście. No, u państwa Grabskich, przeuroczych ludzi. A tak, no na razie nic się nie zapowiada. No, czekam na propozycję. Ale też muszę zgromadzić pewną ilość obrazów, żeby móc cokolwiek zaproponować do pokazania. Znaczy ja widziałem twój obraz, dwa zdaje się obrazy w tej chwili, pracowni litografii, doświadczonej pracowni litografii. Wspaniałej pracowni. W Warszawie, to jest kultowe miejsce imienia Picassa, gdzie jest zbiorowa, zdaje się, wystawa w tej chwili. To jest zbiorowa wystawa, bo było chyba 75-lecie tej pracowni właśnie litografii. Ale tam nie była litografia, tam były twoje obrazy. Były moje dwie prace, tak. Tak, tak. Był bardzo, bardzo fajny, wesoły wernisaż połączony jeszcze z jazzową muzyką, także, także było bardzo przyjemnie. No to właśnie w zbiorowych jest mi łatwiej, bo wtedy trzeba przynieść tylko dwie prace. Mniej, tak, tak, tak. Tak. Także ty jesteś, krótko mówiąc, z krwi i kości prawdziwym malarzem, artystą, z warsztatem. Nie mówię o pędzlach, tylko z warsztatem, umiejętnością techniki malowania i tutaj właśnie jest taka historia. Powiedz mi, bo ty wcześniej, później skończyłeś akademię, tam jeszcze jest coś takiego jak technologia malarstwa? Ja tego nie miałem. Już nie miałeś? Ja tego nie miałem, nie. Nic z tych rzeczy. No ale pamiętaj, że ja kończyłem architekturę wnętrz, także jeśli chodzi o malarstwo, to było tam kilka godzin tylko w ciągu tygodnia. I u kogo byłeś tam na malarstwie? U Grzegorza Pabla. U Grzegorza Pabla. No ale tak. I to koniec. Tak. Więcej nic. Przez całe 5 lat? Tak. Czy 6? 5. Aha. No a potem własna droga. Potem już własne dochody. A te repliki, które robiłeś, to były przed Akademią Sztuk Pięknych, czy po? Wiesz, w ogóle to taka historia jest ciekawa, bo ja z pewnych sytuacji rodzinnych wyniknęło tak, że musiałem pracować. Mówiłeś, że nigdy nie pracowałeś. Ale to zaraz ci powiem, na czym polegała praca. No właśnie, no praca, wiesz, to też jest praca, prawda? No, to się nazywa praca. Okej, dobra. I słuchaj, była taka spółdzielnia, to dziwne czasy były w ogóle, więc była taka spółdzielnia plastyków Plastyka. Była. Tak, ale że ja nie byłem plastykiem, bo dopiero byłem studentem pierwszego roku, więc żeby móc tam współpracować z nimi, musiałem mieć zezwolenie dziekana. I to, wiesz, taki był ewenement, że ja to zezwolenie dostałem za dobrą średnią w pierwszym okresie. I zacząłem współpracować, słuchaj, z tą spółdzielnią plastyków, ale to właściwie to była spółdzielnia zatrudniająca, znaczy skupiająca plastyków, natomiast dużo też tam było rzemiosła jak gdyby artystycznego, robionego przez tych plastyków. No i powiem to, bo to śmieszna historia, zacząłem tam współpracować
malując, słuchaj, bo to był czas, okres mody na Włocławek, nie wiem, czy pamiętasz. Pamiętam, tak. No właśnie. A właśnie nie mogę nigdzie dostać tego Włocławka teraz, bo mi brakuje parę telewizorów. Chyba to już w ogóle nie istnieje, mi się wydaje. Istnieje jakiś prywaciarz to teraz ma. A. Ale robi zupełnie jakieś inne rzeczy. A, no właśnie. I słuchaj, ja wykombinowałem, że będę malował, słuchaj, drewniane łyżki, wałki i jakieś deski do krojenia, słuchaj, w kwiatki. Malowałem to najpierw na biało, potem malowałem jakiś wzór i zacząłem wstawiać, słuchaj, do tej spółdzielni. Ku mojemu zdumieniu to zaczęło się tak świetnie sprzedawać, że ja, słuchaj, jak w tym filmie, wiesz, poszukiwane, jeździłem w pewnym momencie po całej Warszawie, jak tam on skupował cukier we wszystkich sklepach, prawda? Tak ja jeździłem i wiesz, i z Sezamu, i z jakichś mniejszych takich osiedlowych sklepów zbierałem wszystkie, wiesz, te wałki, łychy, tak? Deski, tak, potem malowałem je w domu i wstawiałem do tej spółdzielni. No to bo ty masz wyczucie biznesu. Jak ty mówisz, że sprzedajesz tak łatwo te obrazy, a wielu naszych kolegów, no nie może sobie dać rady z tym. Nie mogę powiedzieć, że łatwo sprzedaję. No to teraz chwileczkę, to my nie mówimy, to nie jest audycja dla Wydziału Finansowego. A nie, jestem w porządku, także tutaj nie. Słuchaj, i wiesz, i od tego się jak gdyby zaczęło, potem jakieś inne rzeczy robiłem, ale też ta spółdzielnia, plastyka miała kilka galerii. Tak. Pod sobą, tak. Między innymi istniejącą do dzisiaj, ostatnio i sprywatyzowaną zresztą, galerię na Placu Zamkowym. Jest taka galeria w takim zielonym, narożnym domku. Tak. Jest. I tam właściwie, tam zacząłem właśnie wstawiać te swoje pierwsze martwe natury. No szczęśliwie z powodzeniem. I tak to się zaczęło, jak gdyby przez wałki, później jakieś tam, wiesz, akwarelki. Czyli robiłeś najpierw przewałki, a potem zacząłeś się na malarstwo dobrać. Tak, po skończeniu akademii. Tu mam jakieś twoje katalogi. Słuchaj. To jest bardzo stary, ale przyniosłem go ze względu na to, że też bawię się czasami w limeryki. A właśnie, bo tutaj jest taka rzecz, że... Czekaj. O! Proszę uprzejmie. No, wprawdzie nie te okulary, co on trzeba. Jest, on pisze. To jest też niesamowitego artysta, który zna alfabet i potrafi czytać. Tak, znam alfabet i mam długopis. Przeczytam akurat ten książę. Pewien książę w zamku w B szczycił się, że wszystko wie, lecz martwiło to owego księcia, że śpiąc nie ma o niczym pojęcia. Ale chciałbym przeczytać coś innego, bo właśnie już zamęczę jeszcze jednym. Nie męczę, to wszystko w porządku. Chodzi właśnie. Wiesz, tutaj męczą, najwięcej to męczą politycy. No tak, no ja nie mam dzięki Bogu nic wspólnego z polityką. Tu jest taki obraz, nie wiem, czy go będzie widać, czy tam się coś nie odbija, ale może coś się uda. Bo czasami ilustrowałem właśnie słowem, że się tak wyrażę, swoje obrazy. I to jest jak gdyby taka kwintesencja mojego myślenia o pewnych sprawach. I to jest limeryk pod tytułem Spokój. Leżę nad łąką i puszczam leniwie bańki mydlane. Trawa zielona, a zboże skrzy się jak złoto. Cisza i spokój. Niech tak już zawsze zostanie. A puenta? A puenta niby po co? Proszę bardzo. I o to chodzi. A tutaj nie ma tego, nie? Nie, tutaj to nie ma, bo to jest... nie ja wydałem, tylko to jest katalog z wystawy. Proszę Państwa, tak fajnie nam się tutaj gadało z moim kolegą Sokołem. A tutaj już minął czas. Proszę Państwa, muszę Wam powiedzieć, że strasznie się denerwował przed audycją, miał tremę, musiałem go trzymać za głowę, przecierać mu pot, bo się denerwował. A teraz, proszę bardzo, mówi minęło już pół godziny. Bardzo było miło. I proszę Państwa, dziękujemy Państwu serdecznie. Dziękuję. Zaczynamy nowy cykl. Tak jak powiedziałem, 9.09.2015, datę proszę się zapamiętać, bo to zaczynamy właśnie w tym dniu od Sokoła, bo nie mogłem znaleźć orła, ale Sokoła jakoś mi się udało znaleźć. Ale nie lota, nie lota. Nie lot, nie lot. Bardzo porządne ptaszydło, świetnie maluje i na dodatek jest artystą, nie tym, który wbija chorągiewki polskie w kupy psie, tylko po prostu ma porządny warsztat
i zdolności, bo zanim zacznie się cokolwiek robić, to najpierw trzeba mieć warsztat, trzeba mieć zdolności, to wszystko razem uczyć się, jak trzymać pędzel i dopiero wtedy zaczyna się prawdziwa sztuka, a nie jakieś tam wygłupy i do później do tych wygłupów dorabianie filozofii bzdurnej i robienia ludziom wody z mózgu. Dziękuję Państwu, dziękuję Tobie, Leszku. Ja dziękuję bardzo. Odfruniesz gdzieś dzisiaj? No tak, może nawet z Tobą gdzieś. No to uważaj. No będę uważał. Do widzenia Państwu, dziękuję. Do widzenia.